Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobiłem pułapkę na osy i szerszenie. Bardzo skuteczna, patent gdzieś tam znaleziony. Podkarmiaczka wiaderkowa, tak zwana. Co potrzebujemy? Strzykawkę 20 mm sześciennych, czyli 20 ml, są takie 20. Obcinacie końcówkę. W podkarmiaczce wycinacie otwór 25. Wkłada się to, można taśmą, jak kawałkiem taśmy, to się trzyma generalnie. Tutaj widać, że fajnie się trzyma. Do wiadra wrzucamy jakieś tam owoce, trochę, nie wiem, piwa, alkoholu, do tego drożdże i kawałek kurczaka, o co chcecie, aby to śmierdziało, a troszeczkę ostróż, żeby pszczoły nie leciały. To stoi około 2 godzin teraz, także już nałapałem trochę os. Tu jest miły pan szerszeń, halo, miły pan szerszeń, to na górze to są drożdże, one tam zaczynają fermentować, tu jakieś tam muszki się pojawiają. Jak to działa? Osa wchodzi tędy, przez tą dziurkę, wchodzi tutaj, nie może wyjść, no i się topi w końcu, tak? I to im dłużej stoi, tym lepiej. Na razie to mówię, stoi parę godzin. Teraz chyba zachodzi słońce, one mniej troszeczkę, czy prawie zachodzi, mniej troszeczkę chodzą, ale zostawcie to w jednym miejscu widocznym, niech to słońce operuje. Im więcej będzie fermentować, tym bardziej będzie ściągać osy i szerszenie. Pszczoły do tego nie idą, bo to jest smród taki. Dwa jakiegoś alkoholu, octu, fermentuje się. Plus jest ten kurczak, który też śmierdzi, a to przyciąga po prostu osy i szerszenie. Może się komuś przyda.